Dzisiaj dyrektor Słowackiego Ośrodka Kultury, no i przede wszystkim poseł Bożena Kamińska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 5. Suwałki Blues Festival ma szansę zostać pod laską, marką roku. Jest głosowanie w internecie, to nic nie kosztuje, można, można pomóc. Tak, ja bardzo gorąco zachęcam nie tylko fanów bluesa, ale w szczególności wszystkich fanów bluesa, wszystkich fanów dobrej muzyki, dobrych spotkań przy muzyce, żeby jeszcze oddali swój głos na Podlaską Markę Roku, gdzie Suwałki Blues Festival walczy o to, żeby duże prawdopodobieństwo, że można i wygrać po pierwszych cząstkowych wynikach z ubiegłego tygodnia Suwałki Blues Festival zajmuje piątą pozycję, ma niewielkie straty pojedynczych głosów do czwartego, trzeciego miejsca, do drugiego trochę więcej, ale zachęcam na stronie internetowej soksuwalki.eu cały czas mamy informacje o tym, jak zagłosować. Można od razu wejść w link, oddać głos. Oczywiście proszę się tylko nie obawiać jednej rzeczy, bo tam jest wymagane podanie swojego numeru telefonu komórkowego, na który przychodzi kod, który Trzeba potem wbić. Ale jest to po to, żeby można było wylosować atrakcyjne nagrody wszystkim tym, którzy biorą udział w tym głosowaniu. Ale również jest po to, żeby z jednego numeru komórkowego można było oddać jeden głos. Czyli to jest takie bardzo przejrzyste. Ale chodzi o to, aby cały czas podnosić gdzieś poprzeczkę. Ona jest już tak wysoko. Że, że trudno ją podnieść jeszcze wyżej, chociaż gdzieś tam w jakichś spekulacjach chyba prasowych słyszałem nawet, że w pewnym momencie pojawiły się takie plany, aby zaprosić na Suwałki Blues festiwal zespół Deep Purple. Ich przeboje znają albo powinni znać. Absolutnie wszyscy. jest to moim marzeniem, żeby kiedyś taka sytuacja miała miejsce. Natomiast musimy również wiedzieć, że organizacja takiego wydarzenia jak koncert zespołu Deep Purple wiąże się naprawdę z dużą logistyką i z dużymi pieniędzmi. To trzeba mieć od razu sponsora strategicznego, mieć lokalizację, miejsce i trzeba podjąć decyzję na co najmniej rok albo półtora roku do przodu, żeby można było za to wydarzenie organizacyjnie się wziąć. bo jest to koszt rzędu miliona 200 tysięcy złotych. To nie jest bagatela. No to jeszcze o te gwiazdy chcę zapytać na zakończenie naszego spotkania, zamykając już temat bluesa. Pewnie gdzieś jest jakaś taka lista znanych wykonawców tych gwiazd, o których Pani wspomniała, których chcecie zaprosić do, do, do suwał. Moglibyśmy usłyszeć kilka nazwisk albo, albo nazw. Co się pani marzy, może tak? No, oczywiście marzy się tutaj dużo, włącznie z Erikiem Claptonem, na przykład, ale jest to wszystko możliwe. Będziemy tutaj mocno pracowali nad tym, żeby znaleźć taką sposobność i, i móc zorganizować taki koncert na Zaraz, przykład, zaraz. Eryk Clapton rzeczywiście? Przy, o, rzeczywiście. Przy okazji blues festiwalu, chyba tak. Tak, może tak być, na przykład na, na, na przyszłą edycję, absolutnie tak i myślę, jest to bardzo realne i chcielibyśmy zmierzać w takim kierunku. No również są wielkie nazwiska i, i wykonawcy tutaj z naszego krajowego rynku, nie ukrywam, którzy może aż tak dużo nie kosztują, a są też wyczekiwani. Myślę, że jeszcze może w tym roku uda nam się tutaj zorganizować koncert Anny Marii Jopek z, z jej przyjacielami zagranicznymi. Świetne koncerty, które, które prezentowała w sali kongresowej, Przy, przynosiły też bardzo tutaj dużą rzeszę jej fanów i odbiorców, i mamy też takie głosy, że. Chętnie by, by Anna Maria Jopek tutaj spotkała się z odbiorcami w suwałkach. Mieliśmy ją co prawda zaplanowaną między innymi w terminach blues festiwalu, ale to przekładamy, bo, bo trochę zmieniliśmy program i propozycje na blues festiwal. Mamy już zamknięte programowe, takie stricte blusowe Jeszcze jakieś nazwisko, nazwa? No, nie chciałabym tutaj zdradzać, bo potem się okaże, że wszyscy będą tu wyczekiwali, kiedy będzie ten wykonawca. Ja wiem, że. Ja już czekam na Erika A, dobrze, to ja już też. Ja... To może na razie spełniajmy to nasze jedno marzenie duże.